jakieś 200-300 metrów dalej, dokładnie na wprost, jakby przejść przez tą reklamę menu, jest mędownia straży miejskiej. Są bandyci, mają samochody. Prezydent Zdanowski zaproponowała, nasza redakcja, że wreszcie będzie jakiś pożytek ze strażników wiejskich. Nie każdego spacerowicza zaopatrzy w reklamówkę. I niech taki bandyta ze straży wiejskiej zbiera odpady, papierki. Wreszcie coś pożytecznego zrobią dla miasta i zarobią na swoje utrzymanie. Przynajmniej na część. Nie. Strażnik miejski bandyta napada dziennikarza w urzędzie miasta, chore psychicznie, a coś przyznaje się do choroby psychicznej. Dalej jest strażnikiem wiejskim. Jest potrzebny. W nowym porządku świata Hanny Zdanowskiej, Cezarego Grabarczyka, Arona Szechtera i jemu podobnych. Ciekawe, kiedy ktoś zginie, bo to jest jedyna ścieżka prowadząca do Tesco w zasadzie. Przechodzą tu matki z wózkami na zakupy, starcy, którzy nie mają szansy spierdolić, jak będzie im kilkaset kilogramów stali leciało na łeb. Z prędkością 60 stopni Celsjusza, jak mawia geniusz z radia Łódź Radek Wilczek, doktorant na Politechnice. Nie mają żadnej szansy.